Ponad 200 zawodników z klubów pływackich Dolnego Śląska rywalizowało na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu podczas kolejnej edycji zawodów pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Lubań. Organizatorem mistrzostw był uczniowski klub sportowy Orka Lubań. Startuje zawodników na dzień dzisiejszy 205 osób przyjechało przez te dwa dni się wymienia. To ciężko mi powiedzieć w dniu dzisiejszym, ile wystartuje, ile w jutrzejszym. Na pewno informatyk takie rzeczy później mi przekaże. Także rozbije się to na dwa dni. Ja uważam, że w dniu dzisiejszym wystartuje około 120 osób. W dniu jutrzejszym reszta pozostała tam 80 tych starszych. Wiadomo, dlaczego to taki powód się stał, że w dniu jutrzejszym trochę mniej tych zawodników wystartuje niż dzisiaj, bo równocześnie trwają zawody w Świebodzicach i u nas. I to są zawody dosyć prestiżowe, jeśli chodzi o starty w dniu jutrzejszym, bo jest 20 zawodników na podstawie tych startów wybieranych do kadry dolnośląskiej, która będzie reprezentowała w Warszawie nasze województwo jako Dolny Śląsk. Na dzień dzisiejszy już jest wybranych 19 osób do tej kadry. Od nas startuje w tej kadrze Robert Kusto, został powołany i jest jedno miejsce wolne. Jeżeli w dniu jutrzejszym wypadnie któryś zawodnik na wysokim poziomie, to będzie powołany do tej kadry. Takie te zawody są też z tego powodu bardzo ważne. Wiadomo, że już jesteśmy po Mistrzostwach Polski, które odbywały się w marcu. Wszystkie kluby w całej Polsce już zakończyły rywalizację, to najważniejszą w Polsce. Teraz są przygotowania do mistrzostw letnich Polski. I te zawody są na takim poziomie już takim pływania, roztrenowania. Można powiedzieć, niektórzy będą pływali na wyższym poziomie, troszeczkę na niższym. Chodzi przede wszystkim o podtrzymanie cały czas tych węzłów takich startowych, żeby zawodnik cały czas miał bodziec. Te zawody są organizowane przede wszystkim dla rozpowszechnienia pływania na terenie Lubania. Tutaj robimy w ten sposób, że bardzo dzisiaj będzie można zauważyć, ile tych dzieci małych będzie startowało. Także w dniu dzisiejszym wystartuje prawie 50 dzieciaków z naszego klubu w wieku od 9 do 11 lat. To takie duże zaangażowanie kadry trenerskiej naszego klubu, zaangażowanie rodziców. No i te zawody robimy dla tych małych dzieci profesjonalnie w pierwszy dzień, gdzie rzadko odbywają się tak profesjonalne zawody dla takich dzieci z tablicami, z sędziami, którzy są powołani przez Polski Związek Sędziowski, a nasz to jest Dolnośląski Wrocławski, przyjechała cała komisja. Także jest prestiż dla tych dzieci, że będą startowali w takich zawodach, jak startują na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, na Olimpiadzie, żeby im pokazać to, zademonstrować, jak prawidłowo, jak profesjonalnie wyglądają zawody związane z pływaniem. Prezes Orki Eliza Sławińska wyjaśnia, jak powstał pomysł organizacji zawodów pływackich w Lubaniu. Jeżdżąc na różnego rodzaju zawody, wpadliśmy na taki pomysł, że fajnie by było, żeby i miasto Lubań mogło zorganizować takie zawody, żeby te dzieci mogły się sprawdzić na miejscu, szczególnie ta najmłodsza grupa tych dzieci, które zaczynają i mają możliwość sprawdzenia się na tym basenie, na którym trenują, na którym się uczą. No i stąd ten pomysł. Szkolenie zawodników klubu odbywa się według konkretnego planu zajęć. Zaczynamy od grup początkujących, czyli już tak naprawdę dzieci pięcioletnie. Potem w zależności od umiejętności wiekowych dzielimy dzieci na grupę średnio zaawansowane, na grupy zaawansowane i trenujące. Są to zawodnicy, którzy trenują dwa razy dziennie, rano i po południu. No mamy około 200 uczestników. Grupa trenująca to jest 20 osób, trenują o 6 rano i o godzinie 15.30. No i tak działamy wspólnie, wspólnymi siłami, tworzymy taką piramidę, na której na samym szczycie mamy grupę zawodników, którzy reprezentują nasze miasto na zawodach i na szczeblu ogólnopolskim, jakże i międzynarodowym. No i mamy tych najmłodszych, którzy dzisiaj przeżywają swoje pierwsze starty, jakże ich rodzice, pierwsze występy na arenie pływackiej, więc trzymamy kciuki. Oprócz braci Kustu mamy wielu innych wspaniałych zawodników, którzy reprezentują również miasto Lubań na arenie ogólnopolskiej. Mamy finalistów Mistrzostw Polski, czyli są to dzieci, które znajdują się w pierwszej osiemnastce w Polsce, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy w tej czołówce, tak? Bracia Kusto oczywiście w swoich kategoriach wiekowych zajmują czołowe miejsca, są w kadrze narodowej, ale oprócz tego mamy 15 zawodników, którzy jadąc na zawody międzynarodowe czy też ogólnopolskie również zajmują czołowe miejsca i z tego jesteśmy bardzo dumni.
Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński podkreśla, że te zawody to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w mieście. Lubań rozpoznawalny jest, jeżeli chodzi o życie sportowe, między innymi dzięki klubowi UKS Orka. Tutaj odnosimy bardzo wiele sukcesów. Mamy również reprezentantów naszego klubu, mających laury na różnego rodzaju mistrzostwach kraju, więc oczywiście są to zawody, które są niezwykle ważne w kalendarzu sportowym naszego miasta. Cieszę się, że tak wiele osób skorzystało z zaproszenia, tak wiele klubów skorzystało z zaproszenia i tutaj do Lubania przyjechało. Dzisiaj rywalizują najmłodsi, to jest ci, którzy potencjalnie będą w przyszłości bili rekordy Polski, rekordy być może Europy i świata. Cieszę się, że grupa pasjonatów z UKS Orka po raz kolejny zorganizowała świetne zawody, które cieszą się już stosowną renomą. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a zawodnicy lubańskiej Orki zdobyli 10 złotych, 14 srebrnych i 15 brązowych medali.